dobrze, gdy życie jest jak hazard, a w grę wchodzi rozsądek. Bo co jeśli upadasz i nie możesz się podnieść, a co jeśli wygrywasz? Los jak to lotek, chcesz zaryzykować? Może zyskać lub stracić, musisz zadecydować. I nic poza tym, każdy ma dylematy. I ja też nie posiadam, kiedy kładę nacisk w trudnych sprawach. Czy zagrasz wabak i obstawisz wszystko, to twoja sprawa, ale i ryzyko. Każdy jest hazardzistą na swój sposób, choć nie jeden się zakłysnął przez ironię losu. I tak dzień za dniem wciąż gramy o swoje, bo my mamy cel, więc walczymy z uporem. I chcemy to mieć, zanim nastanie koniec i skończy się nasze życie na dobre. Życie to hazard jak gra na automatach. Gdy wygrywasz lub przegrywasz, stajesz albo upadasz. Czasem igrasz z losem, żeby szczęście zaznać. Może powstanie problem, bądź nowa szansa, żeby sukces odnieść jak przy wyłożonych kartach. Wyłożyć rasa dobrze, zgarnąć hajs i spadać. Bo życie jest jak poker i różnie się układa. Jak w planszach pionek, to jak w szachach ziomek. Nie masz tej pewności, że twój przeciwnik niczym ciebie nie zaskoczy. Łatwo tą grę skończyć, a jeszcze łatwiej zacząć. Można z drogi zboczyć i już nie wejść na nią. Tu nie trzeba być w Las Vegas, żeby wygrać lub przegrać. U nas pełno tego teraz, ale ty wybierasz. Hazard. Żadnych waszyn, skurwysyny. No kurwa, nie kumam tego, za chuj, nie?